Dzień dobry Państwu. Siła jest kobietą. Wiemy o tym od dawna, a zwłaszcza w obliczu ostatnich wydarzeń. Tym bardziej warto się skupić na opolskich kobietach sukcesu. I takie właśnie wyjątkowe osoby, kobiety sukcesu, mamy dzisiaj w studio. Pani prezes Stowarzyszenia Opolskie Kobiety Sukcesu, Liliana Łuczkiewicz, pani Magdalena Koczur-Miedziejko, mecenaska, no i oczywiście członkini Stowarzyszenia Kobiety Sukcesu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Kobiety Sukcesu. To może się kojarzyć wieloznacznie i może wydawać się, że ogranicza nasze możliwości co do tego, żeby przyłączyć się do Was, do tej działalności, którą prowadzicie. Skąd taka idea i co trzeba zrobić, żeby dostać się do tego stowarzyszenia? No, ideę nosiłam przez jakiś czas w swojej głowie, aż dojrzała i powstało Stowarzyszenie Opolskie Kobiety Sukcesu. Opolskie Kobiety Sukcesu, nazwa, to jest platforma, która jakby zrzesza kobiety, które osiągnęły sukces, które czują się po prostu spełnione w tym, co robią. I sukces ma bardzo wiele wymiarów, także jeżeli kobieta czuje się spełniona i to, co robi, jakby ją to spełnia, to absolutnie może przynależeć do naszego klubu Opolskie Kobiety Sukcesu. W regulaminie jest zapisane, że taka kobieta powinna mieć rekomendację od członkini, która jest w klubie Kobiet Sukcesu. Prowadzicie działalność na wielu płaszczyznach, między innymi pomagacie. Teraz były Mikołajki, więc pomagałyście dzieciom z domów dziecka. Skąd budżet na taką pomoc, skąd pieniądze? No właśnie w tym trudnym czasie pandemii zdecydowałyśmy się zorganizować prezenty dla dzieci z domu dziecka w Chmielowicach. Jest tam 15 dzieci w różnym wieku, bo chyba 4 albo 5 dzieci jest w wieku takim 7 do 10 lat. Później są dziewczynki 15, 16 i nawet chłopak jest 21. Skąd budżet? Z naszych kieszeń. Prywatnie kupiłyśmy prezenty. Podzieliłyśmy się po prostu tymi prezentami z listy, którą dostałyśmy od pani dyrektor. Poprosiłyśmy o taką listę, ja poprosiłam o taką listę, żeby kupować prezenty, o które dzieci marzą. Jest nawet dziewczynka tam, która ma zawsze świadectwo z paskiem, marzyła o książce i taką książkę, właśnie tą książkę dostała również. Także prezenty były takie skierowane do dzieci i spełniające ich marzenia. To takie ostatnie, najświeższe Wasze poczynania, tak. Ale jaką działalność jeszcze prowadzicie? W jakich dziedzinach się udzielacie? Przede wszystkim działalność prowadzimy, szkolenia, konferencje, gale, inwenty. Zrzeszamy kobiety, które chcą się rozwijać osobowo, które chcą się nawzajem wspierać. Tak? Na inwentach czy na spotkaniach jest przede wszystkim profesjonalny networking, zawsze przeprowadzony, wymiana kontaktów i rozwój przedsiębiorczości na różnych płaszczyznach. No i zrzeszacie silne kobiety, bo pani bardzo. Magdalena Koczur-Miedziejko prowadzi też od dawna działalność pro bono na rzecz kobiet, zwłaszcza teraz w obliczu tych wszystkich protestów, które odbywały się na ulicach. Czy już dużo osób, klientek ma pani u siebie w kancelarii w związku z tymi wydarzeniami? Tak, w istocie. Ta akcja, która została zainicjowana przez Izbę Adwokacką w Opolu, przez kilkudziesięciu, ponad 50 adwokatów, którzy zgłosili się chętni do pomocy pro bono osobom strajkującym i biorącym udział przy okazji też strajków, eksponującym swoje poglądy. I rzeczywiście większość adwokatów tej pomocy udzieliło bądź udziela. Jest to pomoc faktyczna poprzez reprezentowanie w postępowaniu karnym, poprzez reprezentowanie w postępowaniu przed sanepidem, bądź też udzielanie porad prawnych. Do mnie też trafiły osoby, to są kobiety, które reprezentuję w postępowaniu karnym, na razie na etapie postępowania przygotowawczego, ale trzeba powiedzieć, że ta akcja takim bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się wśród ludzi, ponieważ te osoby strajkujące mają też, czują, że mają wsparcie nasze. My jesteśmy w każdej chwili do dyspozycji tych osób. Wskazaliśmy konkretne numery naszych telefonów komórkowych, na które mogą
stąd dzwonić. Wskazaliśmy adresy naszych kancelarii, te adresy też były wszędzie eksponowane, stąd też te osoby potrzebujące mają do nas bezpośredni dostęp. Ale jeszcze, jeżeli mogę powiedzieć odnośnie działalności charytatywnej Stowarzyszenia Opolskich Kobiet Sukcesu, mamy też liczne plany na przyszły rok i tutaj z pewnością będziemy bardzo aktywnie wspierać tydzień walki z rakiem piersi, tak, który odbędzie się w październiku i także mamy tutaj plany aktywne i rzeczywiście będzie to angażowało nasze środki, ponieważ nie korzystamy ze środków stowarzyszenia, które nie ma swoich środków bezpośrednio, ale wszystkie członkinie, które są zaangażowane w to stowarzyszenie, taki akces wyrażają. Może ja tylko jeszcze tak pokrótce zaznaczę, że jeszcze nam się udało w tym roku wydać kalendarz Opolskich Kobiet Sukcesu, gdzie promujemy wspaniałe kobiety, które spełniają się zawodowo i prywatnie również, a taki kalendarz, tak, proszę bardzo, a taki kalendarz, podobny może kalendarz w przyszłym roku chcemy wydać właśnie z kampanii, którą będziemy przeprowadzimy przeciwko rakowi. Chcemy, tak mamy zaplanowane być na czarno ubrane z tymi różowymi apaszkami, także będziemy promowały tą kampanię, którą mamy w przyszłym roku w planie. Kobiece piękne działania przejawiają się również w pomyśle na te działania i obydwie panie organizujecie bale charytatywne, bo łączycie w ten sposób przyjemne z pożytecznym. Bal charytatywny prezydenta i adwokata w ubiegłym roku sprawdził się wspaniale, naprawdę dużo pieniędzy udało się nazbierać. Teraz jest pandemia i nie wiadomo, jak to będzie wyglądało po nowym roku, ale już wiem, że są plany, żeby kontynuować to, bo jednak zawsze znajdzie się jakieś dziecko, które potrzebuje pomocy, ktoś, kto potrzebuje pomocy i w ten sposób możecie tej pomocy tym potrzebującym udzielić. Kiedy ewentualnie ten bal mógłby nastąpić? Tak, w istocie, mimo tego trudnego czasu, my chcemy nadal pomagać. Poprzedni bal prezydenta, adwokata i lekarza, rzeczywiście pozwolił na zebranie na cele charytatywne około 100 tysięcy złotych. Jest to bardzo duża kwota pieniędzy. I z uwagi na sytuację pandemiczną, bal, który byłby już w lutym i na tym etapie bylibyśmy tak naprawdę na etapie kończenia już organizacji i przygotowania balu, niestety nie ma takiej możliwości, żeby ten bal w lutym się odbył. Kolejny planowany termin przez Komitet Organizacyjny Balu, czyli pana prezydenta miasta Opola, dziekana Izby Adwokackiej w Opolu i prezes Izby Lekarskiej w Opolu, przewidziany jest na 17 kwietnia. Mamy nadzieję, że sytuacja pozwoli nam na zorganizowanie balu charytatywnego w tym dniu. Oczywiście formułę dostosujemy do aktualnie panujących warunków i do sytuacji epidemicznej w kraju, ale wiem, że wszystkie osoby, które wzięły w poprzednim balu udział, była to liczba 500 osób niespełna, nadal wyraża taką chęć pomagania, zatem oczywistym jest, że będziemy wspierać cel charytatywny w tak dużym zakresie. Ale właśnie to jest taka forma, która wzbudza duże zainteresowanie i chęć pomocy, prawda? Tak, ogromne. Rzeczywiście tak, trzeba powiedzieć, że ogromna akceptacja dla formuły charytatywnej balu, bo prawda jest taka, że bal jako zabawa, spotkanie tych różnych środowisk jest także potrzebne i ma taki zamysł integracyjny, niemniej głównie przyświeca nam cel charytatywny, któremu tak naprawdę wszyscy bardzo chętnie się podporządkowali. I ta idea, myślę, że będzie przez nas wszystkich organizatorów kontynuowana w przyszłości. No właśnie, a gale organizowane przez Kobiety Sukcesu też mają szczytny cel, tak? Tak, 22 lutego w tamtym roku, w 2020 zorganizowałyśmy galę Opolskich Kobiet Sukcesu. W tym roku chcemy ją zorganizować gdzieś, myślę, że uda nam się może w maju i chcemy wprowadzić taki akcent właśnie charytatywny pomocy dzieciom. W przyszłym czyli roku, licytacja, mówimy o przyszłorocznej gali. Mówimy o 2021 oczywiście, w maju 2021 chcemy zorganizować galę, gdzie nagradzamy opolskie kobiety sukcesy, liderki, które osiągnęły sukces w nauce, kulturze, biznesie,
ale również wprowadzimy na pewno ten akcent charytatywny pomocy dzieciom. A ile kobiet obecnie zrzeszonych jest w Około 30 kobiet. Mhm. To są kobiety z Opola czy z Opolszczyzny? To są kobiety z regionu naszego. Z regionu. Mhm. No to większość z Opola, ale z regionu. Życzę Paniom powodzenia. Pomagać można zawsze i na pewno warto pomagać, bo niezależnie od formy, niezależnie czy robimy to w postaci zrzeszenia, czy indywidualnie, zawsze każda pomoc będzie naszym osobistym sukcesem.